Siema, siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam was na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie to suba oraz łapę w górę. No basta, lecimy po 17 tysięcy subskrypcji, a tak naprawdę lecimy po 16 300 subskrypcji. Więc serio mordo, nie robisz tego, zostaw suba oraz łapę w górę. I jeżeli jesteś na tym odcinku, to pewnie szukasz szybkiego sposobu na zarobek, więc tak, to jest odcinek dla ciebie. Możesz jeszcze wpaść na mojego Instagrama, link masz w opisie. Oraz możesz na serio zaobserwować mnie też na Instagramie. Dobra, jeżeli szukasz szybkiego sposobu na hajs w GTA, szukasz szybkiego zarobku, to tak, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. A dlaczego? Dlaczego? A zaraz ci pokażę dlaczego. Nie jest to jedyny mój garaż taki, nie jest to po prostu jedyna taka sprawa, jedyna taka właśnie miejscowość, lokalizacja. Gdyż takich garaży to ja mam dosłownie wszystkie takie garaże mam. Tak naprawdę wszystkie moje garaże wyglądają tak samo, czyli najlepsze fury w całej grze, najfajniejsze, najbardziej wynalazkowe. Patrzcie, mamy tu jakiegoś Taipana, Strajpana, Hypana, De Gabri, Osirisa, Devida, Ebiga, Hangiga, Hogariga, Hadiga. Dosłownie wszystkie samochody, jakie dostępne są w grze, ja je mam w garażu. Tak, ale zapytacie się, skąd ty masz na tą kasę, chłopie? Co ty robisz? Łopie, co ty robisz? Co? Ty cheatujesz, ty glitchujesz? Nie, on tam glitchuje. On tam pewnie glitchuje. No i masz rację poniekąd, tak, glitchuje trochę, trochę nie glitchuje, trochę oszukuje w grze, trochę nie oszukuje. Nikt nie powiedział, że gram uczciwie, co nie? Ale poczekaj, jak ty glitchujesz? Przecież nie ma w GTA glitchy. Powiem ci tak, jeżeli oglądasz mój kanał, ten odcinek oglądasz, to zostaw suba, łapkę w górę, zostaw suba z dzwoneczkiem i oglądaj dosłownie każdy odcinek na moim kanale. Po prostu może poświęcisz te 14-15 minut swego, jak to żałosnego życia. Bo jeżeli nie oglądasz mojego kanału, to twoje życie jest żałosne, naprawdę, twoje życie jest naprawdę takie żałosne. I dzisiaj też robiłem streama, streamy są praktycznie codziennie. I dzisiaj robiłem streama, gdzie była szansa zapisać się do Fail MMA. Tak, możecie się zapisać na Fail MMA w GTA, bo Szeregowy jest organizatorem takiego Fail MMA i zorganizował takie coś jak Fail MMA w GTA. Powiem wam tak. Pomysł na live, jak to, o tym usłyszałem, to poniekąd się trochę pośmiałem. Tak szczerze mówię, Fail MMA w GTA, ale jak to, o co tutaj chodzi, jak, po co, co, jak, gdzie, o której, kiedy. Tak sobie myślę, Fail MMA w GTA, może być fajne poniekąd, poniekąd niefajne. No bo jakby to wam powiedzieć, to tak ponawalać się w GTA i nic tam teoretycznie, nic nie stracić, nic ten. I jest taka sprawa, że można na tym zyskać. Ale jak? Tak, można na tym zyskać. Bo w pisarze kosztuje 20 zł, tam możecie w różne opłaty umieścić. Czy w donate, czy na superchacie, czy kupić coś wspierającego. Naprawdę celem opłat jest naprawdę bardzo dużo. Możecie po prostu na bardzo dużo sprzęt możecie umieścić opłatę. I w pisarze kosztuje 20 zł. Jeżeli wygrasz rundę, po prostu wygrasz tam całą rundę, są 4 rundy. Jeżeli wygrasz całą właśnie taką serię, dostajesz 40 milionów GTA 5 online. Moim zdaniem to jest naprawdę ładna kasa. Jeżeli zobaczycie, że na przykład zabije was jakiś frajer, jak ja tutaj właśnie teraz zabiłem jakiś frajer na opresorze, to jeżeli wygrasz taki film, to będzie was stać na to, żeby tu zabić takiego frajera, wy to będziecie mogli zabijać takich frajerów GTA. Właśnie w taki magiczny sposób zyskujecie po prostu taką kasę, takie extra dostajecie, że możecie po prostu orać dosłownie każdego frajera, patrzcie. Każdego typa możecie zaorać, patrzcie. Ja tu teraz, patrzcie, leżeć! Leżeć psie, patrz, leżeć psie. Leżeć, patrzcie, nikt mi teraz nie dorówna. Jestem po prostu największym kozakiem, jaki może być teraz, patrzcie. Wow, what's up, lecimy. Gdzie ten bot? Gdzie ten bot? O ranie, patrzcie, widzicie, to jest bardzo proste. O panie. A chciałem wam garaże pokazać, ale przyszedłem do tematu z grubsza. Let's keep, nie? Chciałem zacząć od garaży, potem chciałem ogłosić te wyjawa właśnie, co Szeregowy organizuje, a od razu przeszedłem do tego. No to jest po prostu, no dobra, takie po prostu przyspieszyliśmy trochę tempo. No trochę przyspieszenie tempa, ale widzicie, to sobie nie zmienia. Dobra, co my tu mamy? To się zaraz dostanę z RPGa. No, dobrze czułem, dostanę z RPGa. Dobrze czułem. Dawaj, Szeregowy. Dawaj. Lecimy.
What up? Ale fajnie, taka strzelaninka na odcinku, kurna. Dawno czegoś takiego nie grało. Kurna, taka strzelaninka, kurna, ten na odcinku, bardzo, bardzo fajnie. W ogóle te dzieci się zgadają na sesji, no. Dzieci się zgadają na sesji. Hello! Leżę. Ładnie szeregowy, bardzo ładnie. Widzicie czaty, to jest naprawdę bardzo, bardzo proste tak orać każdego. Wystarczy mieć po prostu kasę w GTA na koncie. Jeżeli macie tą kasę, to możecie po prostu się z każdym równać, z każdym po prostu wygracie. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo, to bardzo proste takich botów zabijać. Jak masz po prostu dużo kasy, możesz sobie kupić dosłownie wszystko. I RPG, i amunicję, i opresora, i czołgi. Ja tu zaraz Rio tankiem wjadę, szczerze mówiąc, zamawiam kurde Kenjai i ty wal na Kenjai, dobra? Umie się posługiwać Kenjai, co nie? Tu. Leżeć, bocie. Nie no, bez kitu, nie? A chłop do mnie zaczął strzelać. A nie, nie mogę ci zamówić Kenjai, bo jestem na opresorze. Kurna. Tupi. Jakie to jest przychlastowe. Leżeć, bocie. Pa, bot się już zaczął double killować, sam się zaczął zabijać, bo już przegrywa. Dostaje tak dostaje w ciry, że już sam po prostu się poddaje. Już chłop sam nie wie, co ma robić, tak dostaje w ciry, no. No co za dziecko, no nie wiem, no naprawdę, no profesorze taki kozak, a tutaj dostaje takie w ciry, no naprawdę, no nie wierzę w to. Ja w to po prostu sobie nie wierzę, a ty? Chłopie, nie zestraj się. Dostał. Ładnie Przemuś, ładnie go widz porobił. Pozdrawiam cię Przemek, ładnie, hello. Ale wydał piękny odcinek, co nie szeregowy? Ale wydał po prostu przepiękny odcinek czaty. Miałem co innego w tym odcinku powiedzieć, miałem co innego wam w tym odcinku pokazać i odcinek jest całkowicie inny, no ale wybaczcie mi po prostu to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, powiem wam to po prostu jutro, więc oglądajcie jutrzejszy odcinek, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat MMA, bo naprawdę temat jest warty uwagi i temat jest naprawdę warty wysłuchania, bo te walki będą naprawdę mega kozackie i mega opłacalne, więc jeżeli chcecie się naprawdę dowiedzieć sporo na ten temat, no to serio polecam wam jutrzejszy odcinek. A w tym odcinku po prostu się jeszcze ponawalamy z tym botem. Chłop nawet RPG-em nie umiemy zabić. Ogarnia to szeregowy? Chłop do mnie wali, RPG-em jeszcze nie może trafić, nie? No taki bliski dystans. Leżeć, bocie. Kurde, trafił mnie w końcu. O kurna. Nie zdążyłem odskoczyć. Kurna, aż mu zaklaskałem. Ale bot jest naprawdę totalny z niego. Ja nawet bez kasku się z nim nawalam, bo nie ma to w ogóle sensu zakładać kasku. Chłop tu kurna w kasku, kurde mnie atakuje, a tutaj on na chillku bez kasku. Tu. Elo bocie! Elo! Faj, kolejny bot na opresorze leci. Chodź tu, piesku. Czekaj, masz gości tam. A, zor do mnie. O kurde. Azor, o. Coś czuję, że padnę, bo za dużo policji. No, ach, lepiej umrzeć z rąk policji niż z rąk takiego bota, co nie szeregowy? Zostaw mi opresora, bocie, bo jeżeli mi dotkniesz. No to za bot frajerski, zniszczy mi opresora. Kurde, ty, czwarta wojna światowa normalnie w tym GTA-u. Czwarta. Trzecia była wczoraj. Co nie? Chłopy korzystają z mojego patentu, wchodzą na dachy. Czaty, mam do was pytanie, czy was też wkurza to, że jeżeli ktoś ma opresora, to jest kozakiem, a jak już nie ma opresora, to już nie jest kozakiem, bo mnie to strasznie wkurza. Chłop ma opresora i kozaczy, a jak nie ma opresora, to nie kozaczy, no. To jest naprawdę bardzo wkurzające. Chłopy w kaskach, kurde, nie mogą mnie porobić. Chłopy wszyscy uzbrojeni po zęby, kaski. A taki szeregowy sobie przychodzi. Tu temu, kurde, szczela. Taki kokolino przychodzi, strzeli mu lutę. Chłop leży, kurde, i kwiczy. Nie?
patrz, idę na typa bez kasku, pa, ja jestem takim kozakiem, że idę bez kasku. A, on tu na snajperki się walić. To ja pokażę fajnego lifehacka. Ze specjalnym karabinkiem to nie działa. Ładnie, Przemek, widzę, że tutaj Przemek ogarnął wojnę, ogarnia tutaj właśnie na walankę. Tylko jeszcze nie ogarnia reszta, ale moim zdaniem fajna wojna, co nie szeregowy? Bardzo fajna. Ej, mam pomysł na tytuł odcinka. Wojna w GTA-u. Co ty na to? Dobry. Dobre, bo moje. Chodź tu, cipka. Chłopie, weź, zostaw tego RPG-a, bo nie umiesz się nim posługiwać. O, ale żem dostał. Ale to z opresora, to się nie ma co dziwić, że dostałem taką ludkę z opresora, jakie kurde, ze stoję, strzelam z karabina, takie dziecko mi tu na opresorze na dachu atakuje, no to nie ma się co dziwić, nie? Weź szeregowy opresora i się nimi zajmij, ci mi co latają. Leżeć, psie. Co? I właśnie te zniszczyli. To świeżo malowany, nie? Dobra ekipa, więc chyba na tyle w tym odcinku, bo naprawdę chyba nie ma sensu się dłużej użalać tym tymi dziećmi, bo nie oszukujmy się, dostają taki spierdol, dostałem, że naprawdę nie chcę się już mi z nimi użalać. Więc zostawcie suba, łapę w górę, trzymajcie się i cześć, a jeszcze zabiję tego typa, o tak na pożegnanie. Chodź tu. O kurde. Dostał banie leżeć, psie, kurna, do budy, typie, do... Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się, cześć, zostawcie suba, łapy w górę, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia jutro już w kolejnym odcinku, jutrzejszym odcinku, czyli jutrzejszym, opowiem wam więcej na temat tego Fae MMA w GTA-u, więc siemanko.